Cześć, dzisiaj zabrałem się za naprawę instalacji LPG, ogólnie BMW E46. Instalacja około 8 lat ma. No i pojawił się problem tego typu, że wybijało gaz, przełączało z powrotem na benzynę. Podpiąłem kompa, ogólnie żadnego błędu nie było. Dalej było jeżdżone. I później z biegiem czasu coraz gorzej było, coraz gorzej ten gaz wybijało, przełączał się na benzynę, powiedzmy po 500 metrach, po kilometrze. Wcześniej to bywało różnie, ale też problem się pojawił. Podpiąłem kompa znowu i okazało się, że wywaliło błąd niskiego ciśnienia gazu. Niskie ciśnienie gazu. Poszperałem w internecie i wszyscy proponowali, żebym sprawdził. Tutaj już go namierzyłem, elektrozawór, który jest przy filtrze gazu. Filtr gazu jest wymieniany na bieżąco, z tym nie ma problemu. Natomiast proponowali, żebym sprawdził tutaj ten elektrozawór. On tam lubi się zabrudzić z biegiem czasu. Tutaj była nakrętka, już ją odkręciłem wcześniej, wtyczka to wiadomo, wyrzucić. No i trzeba to ściągnąć. No, o, już na pierwszy rzut oka widać, że to jest jakieś zaśniedziałe. Może to być ten problem. Trzeba to ładnie oczyścić zaraz jakimś papierkiem. Żeby dostać się do samego mechanizmu, który tutaj, że tak powiem, wysuwa się i uwalnia gaz, który idzie tym przewodem z butli. Trzeba tu odkręcić, nie wiem jaki to jest klucz, może jakaś 16, 17. Zaraz coś dobiorę i postaram się to odkręcić, no ale na pierwszy rzut oka widać, że to jakieś zaśniedziałe, może ta cewka gdzieś tam nie dawała dostatecznego prądu, żeby się otwierał zawór. No ale wykręcę to, tutaj akurat dojście mam dobre, nie potrzebuję kanału, parownik po prostu troszkę odgają, on jest w jakichś uszach tutaj przykręcony do budy, no i zobaczymy. No i tak jak mówiłem, 17, trochę to poluzowałem, gazu tutaj wcześniej nie uwalniałem, butli też nie zakręcałem. Robię to, że tak powiem, po majstrowemu, poczekam aż z układu opróżni się gaz i wtedy to wykręcę, zobaczymy co tam jest jakaś sprężynka, coś tam, to także ostrożnie jakbyście to robili. Myślę, że tutaj większej filozofii nie ma. Chciałem to dawać do gaziarza, ale mówię, sam zajrzę, żeby później mi nie wcisnąć na siłę nowego parownika, bo jeżeli to się okaże problemem, to tak naprawdę przeczyścić, udrożnić i może to pomoże. Zobaczymy. No i dobra, wykręciłem to. Uszczeleczka, jakiś czpień. W środku taki jakby, kurczę, żeby mi to nie wpadło nigdzie. Taki zaworek. I on się tu chowa. No, w sumie chodzi bardzo gładko, nie przycina się. Tu jest w środku jakiś zaczopowany. Ale co do samego mechanizmu i jego pracy, jakichś tam uwag nie mam. Także postaram się oczyścić tutaj te miejsce, gdzie zaśniedziałe. W zaworze również, tutaj w tym elektrozaworze, gdzie jest cewka i tak dalej, też to pooczyszczam i będę składał, nie będę rzeźbił tu nic więcej, zobaczymy. No i tak jak widać, kawałek papierku sobie wziąłem, przeczyściłem tutaj całą tą powierzchnię, w środek też zwinąłem taki rulonik, troszkę tam podrapałem, dużo syfu wypadło, jakieś utlonionego, to jest chyba jakieś miedziowane. Także wyczyszczone.
No i co, i będę składał to po kolei. Za chwilę kompa podepnę, zobaczę, czy to ciśnienie gazu tam się podwyższyło, jak to wygląda. No i dobra, udało się ogarnąć. Nie wiem, czy będzie widać. Ciśnienie gazu wzrosło, wcześniej było poniżej jedynki i to grubo, teraz skoczyło na 1,5, 1,6. Samo czyszczenie tutaj z tego nalotu nie pomogło niestety. Przy okazji jeszcze ukręciłem tutaj gwint. Musiałem zamówić cały nowy zestaw, akurat obudowy nie wymieniałem. Wymieniłem samą cewkę z tym zaworkiem, jednak okazało się, że prawdopodobnie ta cewka była walnięta. Mierzyłem ją teraz, nie daje żadnych oznak życia. Kosz 6 dych, to na zapas będzie tu akurat jeszcze filterek gazu tu na następną wymianę. No, mam nadzieję, że to teraz będzie działać. Chwilę tu pochodził, na kompie popatrzyłem, żadnych błędów, przełącza normalnie. Ciśnienie również w normie, nie faluje tak jak przedtem, że jakieś dziwne akcje. Także myślę, że uporałem się z tym problemem. No i tyle. Warto czasami samemu coś spróbować naprawić, wtedy można i się nauczyć, i koszty mniejsze, bo tak to by trzeba było oddać gdzieś do mechanika, co wiadomo jak tam kasują. Dobra, na razie.